Kuba, remisujemy w Niecieczy 2-2. To spotkanie chyba nie należało do najłatwiejszych. Myślę, że na Terbalice nigdy nie ma łatwych spotkań. Oni chcą grać w piłkę. Myślę, że dobrze to wykonują. Jednak chcieliśmy wyjść na nich wysoko. Później trochę zeszliśmy niżej, aby wyczekać, bo wiedzieliśmy, że ich linia obrony bardzo wysoko stoi i chcieliśmy ich z tego punktować. Dziś widzieliśmy trochę inny zespół pod Beskidzia. Trener Żuraw ma na drużynę swój pomysł i widzimy, że ty się chyba bardzo dobrze odnajdujesz w tym, co on sobie zaplanował. Myślę, że każdy trener ma swój sposób na drużynę. Liczymy i wierzymy w to, że trener Żuraw ma najlepszy jak na nasz zespół teraz. Myślę, że indywidualności mamy dobre, mamy dużo doświadczonych zawodników, paru młodych i mamy nadzieję, że to pójdzie w jak najlepszym kierunku. Mamy u siebie teraz dwa domowe mecze, oba bardzo ważne i oba takie hitowe, można powiedzieć. Dzisiaj byli z Wami kibice, którzy właśnie wychodzą ze stadionu i myślę, że warto by ich było chyba jakoś zachęcić do tego, żeby Was wspierali w tych domowych spotkaniach. Tak, kibice są najważniejszą częścią futbolu, uważam, i bardzo cieszymy się, że jeżdżą za nami w tym sezonie. Naprawdę dzisiaj stawili się mega licznie i liczymy, że będzie tak dalej. I chcemy pokazywać futbol w jak najlepszym wydaniu, żeby przychodzili na stadion i cieszyło to ich oko. W takim razie widzimy się na Podbeskidziu takim Złęczną. Tak, kiedyś przed telewizorem, dzisiaj może na boisku. Zobaczymy. Powodzenia. Dziękujemy.